Ostatni pociąg zatrzymał się w Czarnkowie w latach 90. Tylko starsze pokolenie pamięta podróże do Poznania. Młodsi nie mieli już tej okazji, jednak zdaniem większości mieszkańców kolej w tym mieście by się przydała. No pewnie, że jest potrzebny. Tu bardzo dużo ludzi jeździło do szkół, do pracy. I na przykład do lekarza, czy gdziekolwiek nawet na zakupy. Nie mamy możliwości dojechać do Poznania. To trzeba na autobus, a tak pociąg bezpośrednio, czy do Wronek, czy gdziekolwiek. I szybciej, nie? Zdanie mieszkańców przekłada się na wyniki konsultacji społecznych przeprowadzanych w mieście 2 lata temu. Z raportu wynika, że ludzie chcą jeździć pociągami. Na trasie Czarnków-Rogoźno istnieje wyłącznie ruch towarowy. Jednak jest szansa, by sytuacja się zmieniła, a do Czarnkowa wróciła kolej. Trwają starania o przywrócenie ruchu pasażerskiego na linii Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec. Obecne działania mają na celu przede wszystkim doprowadzić do samego faktu, że ta inwestycja zostanie wpisana do, nazwijmy, planu realizacyjnego. Wstępnie szacowano jej budowę na 200 milionów złotych. Złożyć się na nią ma Urząd Marszałkowski i gminy, przez które kolej by przejeżdżała. Rewitalizacja linii z Międzychodu do Poznania, z Czankowa do Rogoźna, z Czempinia do Śremu, i to są rzeczy, które już w tej chwili są przygotowywane. Dodatkowo jest szansa na dotację z rządowego programu Kolej Plus. Aby kolej osobowa mogła wrócić do Czarnkowa, konieczna byłaby wymiana torów i podkładów. Pociąg mógłby się wówczas rozpędzić do 100 km na godzinę, a podróż z Czarnkowa do Poznania trwałaby godzinę.